Radio 7 Toronto. Muzyczne rozpoczęliśmy dzisiaj w roku 41, kiedy to urodził się Gene Pitney, amerykański wokalista i kompozytor. Cztery z jego kompozycji trafiły na czołówki list przebojów w latach 60. Ta jest jedną z nich. W roku 1944 urodził się walijski muzyk i kompozytor Carl Jenkins, który był długoletnim członkiem progrockowej grupy Soft Machine, której nagrania słabo nadają się do porannej audycji, ale po wielu latach Jenkins okazał się też twórcą m.in. międzynarodowego projektu Adiemus. To właśnie to, churalne wokalizy za akompaniamentem orkiestry. Jeśli odpowiada Państwu ta muzyka, to odsyłam po więcej do internetu. Proszę szukać pod nazwą Adiemus. 1966 rok. James Brown nagrywa tego dnia w Nowym Jorku piosenkę It's a Man's, Man's, Man's World. Że to niby męski świat mamy. Okazała się wielkim przebojem. Mało tego. Do tego stopnia, jak się wydaje, zainspirowała Czesława Niemena, że za chwilę siadł i napisał Dziwny jest ten świat. Teraz Elton John zdobywa w Ameryce swoją pierwszą złotą płytę za album zatytułowany po prostu Elton John. Między innymi z tą piękną piosenką miłosną, od której rozpoczęła się jego przeogromna kariera światowa. It's a little bit funny. Takie śmieszne uczucie. This feeling inside. Prosto ze środka. I'm not one of those who can. A ja nie z tych, którym łatwo je skryć. Nie jestem przy kasie, ale gdybym tak był, wielki dom bym nam kupił, aby wspólnie w nim żyć. Gdybym tak rzeźbiarzem był, no ale nie jestem.
Albo może cyrulikiem wędrownym, co mikstury waży. Może to niewiele, lecz na więcej nie stać mnie. Mym podarkiem ta piosenka niech będzie ta właśnie dla ciebie. W roku 72 urodził się Billy Joe Armstrong, wokalista bardzo popularny jeszcze przed dekadą amerykańskiej grupy Green Day. Tego samego dnia, w tym samym roku 1972, zespół Pink Floyd przedstawił po raz pierwszy widzom w Londynie swoje najnowsze dzieło The Dark Side of the Moon. Niektóre źródła twierdzą, że było to pierwsze publiczne wykonanie, inne, że to co najmniej siódme, ale trzeba się czegoś trzymać. Nikt wtedy nie przypuszczał, że Ciemna Strona Księżyca stanie się najlepiej sprzedawanym albumem w całej historii muzyki rockowej. Do dzisiaj włącznie. Money. Pieniądze. It's a crime. To zbrodnia. Chcieli uczciwie, ale nie waż się na choćby grosik z moich. Money. Pieniądze, jak się mówi, są dziś źródłem wszelkiego zła. Ale gdy znów podwyżki chcesz, nie dziw się, że nie dostaniesz jej. Nie, nie dostaniesz jej. W roku 81 w Nowym Jorku przyszła na świat Paris Hilton, amerykańska aktorka, modelka, piosenkarka, jak się okazuje, no ale przede wszystkim dziedziczka hotelarskiej fortuny rodu Hiltonów. Trochę skandalistka, trochę naiwniaczka. A czy potrafi śpiewać? Jak się ma miliony, to się wszystko potrafi. Reszta należy do realizatorów. A efekt właśnie taki jest. Paris Hilton i Pink Floyd obok siebie, to tylko w jednym radiu na świecie, w naszym. A 17 lutego w 91 roku przyszedł na świat niepozorny, pucułowaty, kędzierzawy brytyjski rudzielec. Który strasznie narozrabiał w ciągu ostatnich 10 lat i rzucał publiczność na kolana, kiedy tylko chciał. To Ed Sheeran oczywiście, wszyscy go kochają, włącznie z innymi konkurencyjnymi artystami. Każdy z nim chce śpiewać, więc mnóstwo duetów powstaje. Dziewczyny się garną, ale już jest żonaty z koleżanką ze szkoły i nawet dzieciaty. No, ulubieniec wszystkich, a mało jest takich. On sam mówi, że pisze piosenki, przy których kobiety mogą jeść lody i płakać. Ed Sheeran, taki niepozorny, a taki superstar. A na zakończenie pewien patetyczny bardzo utwór i pewien pan, który zainspirował mnie akurat do nauki angielskiego dawno temu. Ten pan zmarł 17 lutego w 2017 roku, ale w latach 70. miał na listach bardzo nostalgiczny przebój.
pod tytułem Jesteś damą. I bardzo mnie nim ujął, tak bardzo, że nie znając angielskiego zacząłem tłumaczyć ten tekst, bo bardzo chciałem się dowiedzieć, o czym właściwie śpiewa ten Peter Skellern. No i się dowiedziałem, że oczywiście o czym? O miłości. Potem się okazało, że i tak wszystkie piosenki są o miłości. Dowiedziałem się tego, jak to już zwykle bywa z czasem. No i przetłumaczyłem takich piosenek sporo, bo odczuwałem taką potrzebę. No ale ta jednak była pierwsza. Właśnie wieczór dobiega końca. To był mój ostatni taniec z tobą. Wyjdziemy na puste ulice. To może być moja ostatnia szansa u ciebie. Ponieważ to, co mam do powiedzenia teraz, nie może czekać do innego dnia. You're a lady. Jesteś damą. I'm a man. A ja chłopcem. You're supposed to. Więc powinnaś understand. Zrozumieć. How these things are. Jakie plany often plan to be. Wiążę z tobą. Jesteś romantyczką, a ja głupcem. Jesteś nauczycielką, a ja uczniem. Siedząc w ławce, mam nadzieję, że pokochasz mnie. Jesteś czarodziejką, więc zrzuć ze mnie kajdany. Nic nie ryzykowaliśmy, nic nie tracąc i nic nie zyskując. Więc mówię mimo wszystko, bądź moja. Bądź moja. Ciężko ci odpowiedzieć. Tak, zgadzam się. But then I've got to know. Ale ja muszę to wiedzieć. I'm not asking you to. Nie proszę cię, abyś wyszła za mnie. Just a little love to show. Okaż mi tylko odrobinę miłości. Oh, I know I could make you happy. Wiem, że mógłbym cię uszczęśliwić. The things I have to say. Więc to, co mam teraz tobie do powiedzenia, nie może czekać do innego dnia. You're a lady. Jesteś damą, I'm a man. A ja chłopcem. You're supposed to. Więc powinnaś understand. Zrozumieć, how these things are. Jakie plany often plan. Wiążę z tobą. You're romantic. Jesteś romantyczką, a ja głupcem. Jesteś nauczycielką, a ja uczniem. Siedząc w ławce, mam nadzieję, że pokochasz mnie. Jesteś czarodziejką, więc zrzuć ze mnie kajdany. Nic nie ryzykowaliśmy, nic nie tracąc i nic nie zyskując. Więc mówię, mówię mimo wszystko, bądź moja. Bądź moja.